No witam pierwszych. Jak ta niedziela mija? Pierwsze pytanie jest, czy muzyka nie jest za głośno? Witam, witam. Dobrze jest, to dobrze. Tu można zasłaniaczowek. No tak. A kurde, znowu to samo co ostatnio. Zamiast strony wyłączyć, to całą przeglądarkę zakrył. Warto, żeby to samo od nowa nie leciało, to puścimy następny już. Witam, witam. Tak, u mnie to pada non stop już chyba od nocy. No. Czerwiec jeszcze też trzeba poprzewijać. Zobaczmy, czy granie za głośno. Nie wiem jak wy, ale ja przez muzykę to traktora wcale nie słyszę. Robienie modów może będzie później, bo podejrzewam, że mogą być cyrki z Sipmą i że będzie trzeba przerwać granie, więc możliwe coś dziś będzie. Trochę ciszej, dobra, czasem ciszej tu. Jakoś tak może. No to jakoś lepiej. Wszystko gra. Nie, czyli drugiej przyczepy ja nie mam, to dwa wozy, więc do którego, któryś wóz się do niej zapnie jeszcze. To powrót nam raczej nie jest do koszenia już. Nie, tam to jeszcze potrwa. Znaczy koniec lipca może być do koszenia. Witam, Diaksy.
to chciałem. No, twierdzę się. Zakleszczyło coś. Na co klapę otwierać? Jeszcze się nie grzeje. W sumie ta klapa i tak nagrzanie za bardzo nie pomaga. Tam jest pusto, jest. Ogólnie wykonanie fajne, ale ja wozów trumniaków to nie cierpię. Specjalnie musiałem sobie rajwoza konwertować. Znaczy no, rajwóz nie rajwóz, bo to przerobione deski ma. Takie o... lepsze. Ale to i tak, ja wolę taki wóz niż tą trumnę. No, z tą D44 to już muszę w końcu na dniach wysłać. A, tą trawę tu poprawić, bo tutaj zapomniałem. Zatem 115. Tu coś chyba było do sprzedania. Nie, tu nie, dobra. Gdzie się zrobi. Coś nie trybi. A kurde, telefon nie ściszony. Ja wozów, którym nie, może nie lubię z tego, że u mnie one są praktycznie niepopularne. A nawet jak już jest taką skrzynią a la trumna, to ta skrzynia jest tak jak tu, że ona jest nad kołami, a nie, że koła są, że skrzynia jest między kołami jeszcze. Witam, Marek. No i właśnie za ten promień skrętu tych trumniaków nie lubię. Aha, aha, dobra, nie muszę tego poprawiać. Za ich przewijanie. Kur, wszystko gra? No, obie tamte podlaskie tereny to rozumiem. U mnie na Śląsku to... takiego prawdziwego polskiego trumniaka, żeby spotkać, to ze świecą szukać. Wszystkie to właśnie, że jest prostokątna, normalna skrzynia praktycznie. Kurde, ja tu kawę piję, a tu mi akurat SUV wjechał. Ktoż to?
Konrad jakiś tam nie doczytałem, dzięki za suba. Jak tam te pole? Dalej nie do koszenia. Dziwne, że w połowie lipca zimina była, znaczy twój, jarę do koszenia. Chyba, że ten jęczmień tam na tym by był już do pędzlowania. W to też wątpię. Nie, to jeszcze trochę. Wodozmian 115%, no fajnie. Co mi tutaj źle wywaliło? Mi się zdaje. Nienawiedzenie jest. Nie wiem, gra wszystko dobra. Miejscami, no. Z ciskiem to było już dawno, nie wiem co się dzieje. A no to się zgodzę, platformowy na dwudziestkach to już dość wysoki wóz. Witam Keterup. Na usługi będzie miodowy bizon, nie wiem czy kolekcjonerski. Prędzej z nim. No to to widocznie zależy jaki region, jak trafi. No a z Danielem to oni się już dawno rozleźli. I właśnie to porozdawanie modów tam się zaczęło. Nie wiem co to się, jak to w końcu, bo Cisek jednego dnia wszystkich takich, co z Danielem trzymali dobrze i samego Daniela poblokował. I Danielowy mody gdzieś tam porozdawał. Po prostu jemu się humor z dnia na dzień odwidział. Dziwne, że ta mapa kurde nic się praktycznie nie posiało. Nie, to jest łąka. To też jest łąka, a więcej terenów nie mam. No, co... Ciężko powiedzieć, co tam się z nim porobiło. Kombajnista to już kurde w lesie siedzi od początku czerwca. Czeka na przyczepy. Tutaj kura. Żarcie wszystko mają. Coś ze starości padnie, to już nie moja wina. O, o, jest, jest. Ja trochę pożywniemy tak do 7, do tej, do 10 może. Pozdrow z Parczyńskiego, dzięki. Wóz będzie wydany, ale jeszcze nie jest skończony. Bo nie ma normalek opon, w sumie opon chcę zrobić dwa rodzaje. I nie wiem czy te deski jeszcze nie przerobię.
No i jeszcze beczka do gnojowicy ma być. No a 29 to fajno. Rozrzutnika jeszcze nie ma, to jest taki bieda dziadrze bieda. Tu się ładny herbapu zrobił. Panie kółkowiec, proszę się ruszyć. No wiem, może tam jest. No wiem, może do grania to jest jedna. Jeśli chodzi o klimat, chyba jedna z lepszych map do 13. A ty właśnie, kurde, zapomniałem, że ono mogło jeszcze dojrzeć. Ale myślę, że chyba będzie. Gdzie tu mapa? Ta śmieszna cała. Jest już. Ja, tu sieczkarnia, tylko jak tu w tym burdonie jest sieczkarnia? Tam wróć. Udziana człowiek. Dobra, nie wiem co to ma robić. Warzę. Aha, dobra, to zasłona po prostu. A, normalnie na przecinku jest. Gdzie tam kurde podobny? Nie wiem czego tu mam. Nie mam. Ale jego trumniak. No i całe drewniane, mój jest na metalowej ramie. Rekę się. On po prostu był na B? Tak, po prostu na B. Szkoda, że kurde wstawanie w tym bizonie nie działa. Ja czasem będzie jakiegoś bizona pod siebie zrobić lepszego, bo to takie no niby jest, ale to nie do końca to co bym chciał, te fergi takie nie bardzo tym. No to, że ostry w końcu ruszy dupę i skończy update, to nie liczę nawet. Kurde, co z tą spacją jest? Jedynka. Witam, Elo 320. Chyba trochę za szybko. Gdzieś tu była jakaś regulacja. To w którą stronę to... stój, kurde, coś się... Aha, to jest tak delikatna ta regulacja. No coś takiego niech jest. No, nie wiem w sumie jakim, ale miałem jakiegoś bizona w 19, co było tam wstawanie. Tak, bizon kółkowski.
Moment, chwila, zaraz dojadę do końca, nadrobię czat, bo tu i tu to... Czarno to widzę. Tu ten wóz. No ja siedziałem u Daniela dużo, no. Ajster był, dużo siedział. No czy tam z Ciskiem to głównie tam Daniel właśnie. Tak. Gadać to każdy z każdym, ale żeby tak konkretnie się trzymać, to właśnie Daniel z Ciskiem. Niezły kombajnista. Rozrzutnik to raczej ten od Kopiego będzie. Tak, to jest bizon Grześka. Tu jest wstawanie na IC, ale coś nie działa. Pauzy. Ja myślałem, ty wychodzisz, ja bym ale to robią, kuźwa. A tak było pięknie cicho. I nie, Forza jeszcze nie grałem. Tu jest tym nowym kompem, to bym mógł spróbować. Czy to... Nie, to powinno chodzić, myślę. No zobaczymy. No... Robiłem i tak... I tak, i to wstawanie nie chce wcale działać. Nie wiem, co, czy u mnie coś jest, czy co, bo na przykład tak samo ten nie chce mi działać. Jak to się nazywa? Shop deliveries. Zaj sklep. Stój, gdzie ty jedziesz? On MC od Speediego. Tak ciężko mi w sumie coś powiedzieć, bo ja w sumie tam obejrzałem no jakieś parę zdjęć, jakiś film z bety. Myślałem o to, że to z beta jeszcze. To powiem tak, na pewno jest to lepsze niż jakby miał szwagier swoje na modhuba wydać. Ale to nie jest do końca to, na co się nastawiłem. Dokosiłem, czy to, czy ja skryderem to zmiotłem? Nie, dokosiłem, dobra. No muszę przeszukać, czy z czymś to koliduje, bo jak dzisiaj... Wziąłem do konwertowania modów, to tam
sumie nie miało z czym to kolidować i tak nie chciał się w sklepu stawić. Płaski tłumik bym musiał zajrzeć do notatek, ale chyba 82 wszedł okrągły jakoś w lipcu, ale ręki se nie dam uciąć. Jak z pamięci nie wiem dokładnie. A zdaje mi się 82 lipiec. Teraz Wordem. Moja 30 jak będzie tam kiedyś w dalekiej przyszłości skończona, to ona ma iść do wydania. Tylko zacznijmy od tego, kiedy ona będzie skończona. No teraz Modhawa to już zauważyłem, że tam coś mogłem nawet tak się gryźć. No ale dziwi mnie to, że ja miałem... No chyba, że Store Deliveries by się z tym Easy Dev Controlem gryzło. Bo jak mody konwertuję, to tylko te dwa mody mam z Modhawa. I sklep i tak nie działał. Dokumentacja KGZ1A, nie, nawet nie kojarzę po symbolu, która to jest kopaczka. A co do, a jeszcze wracając do tego Resworda, jeśli chodzi o jakieś mody do starych farmingów czy coś, to gdzieś tam była jakaś strona, wiem, do, były mody do 9 na jakiejś dziwnej stronie, był, ale do 13 też widziałem jakaś była. Strona, co było tak starych modów pełno nachomikowane. Tak, jak już pugi mam z głowy, to już mogę myśleć dalsze. A, w D44 jeszcze na pewno muszę poprawić kolizję od skosów, bo zauważyłem, że jak są niskie nastawki, to kolizja i tak jest. Ostremu zleciłem, żeby w termicie popatrzył z tym znikaniem węża, żeby coś zrobić. A KLZ-a muszę sprawdzić, czy tam jest błędy poprawione. I nie wiem, czy coś jeszcze. Oj, ktoś fol. Dobra, czat. Jak będę wydawać, to na Modhawie wszystko wydaje zawsze. O, Komeo moc to było, no. No, mają być konfigi na kabiny puszkę, na... Chwila, choinów, kurde, która to była kabina? Choinów mi się z tym, OKC kojarzy, nie pamiętam, czy to było to. A, dobrze myślałem, że to chodzi o tą gwiazdową. A to nie, to nic się do niej nie spotkałem. Siema, co tam? Siema, dobrze. Denerwuje to, że trzeba przełączać za każdym razem. Witam, pułkownik. No to nie wiem, będę musiał szukać, co się dzieje. No kiedyś to normalnie założę, ten Store Delivery zdziałał i od pewnego momentu się coś zaczęło krzaczyć.
Aha, bo tu część teraz idzie dopiero. Podoba mi się, kurde, jak ten header się buja. To pusty? Pusty, dobra. Ty, a ja nie chcę, żeby mi się rura składała. Ten mi nie będzie tam wadził. Ten mi będzie wadził. Tak, Mazowiecka idzie na V3. Kurde, chyba jeszcze takiej dziadówy bardzo to nie grałem. A mi się spodobało aż teraz. W ogóle mi się w 22 te żniwa strasznie spodobały. Kratki stary typ. Zależy, co masz na myśli przez kratkę stary typ. Bo tak, to co było... No nie będę minimalizować gry, bo nie będę specjalnie pokazywać. Ale to co było normalnie w czyskach większość produkcji tam od samego początku, to co ja tam mam u siebie na przykład. Czyli ta zwykła taka z tych pasków, szeroka taka. No to ona chyba była aż do samego końca produkcji. Dopiero jakoś w MC, nie wiem od którego roku weszła, że te paski są trochę... To jest coś podobne jak w 60, że po bokach są takie dwa pasy pionowe z blachy. A jeśli masz na myśli stary typ, że z tej takiej drobnej siatki, to na nią do końca jeszcze nie znalazłem reguły, bo ona chyba była w razie jak tamtej zabrakło, czy coś. Ona się różnie trafia i 72, 73, chyba wcześniejsze i późniejsze widziałem, więc ciężko mi powiedzieć. To te mody do 13 to chyba było właśnie te Comeo moc, ale nie jestem pewien, co sprawdzić. Czy tam wciul jasne, nie wiem, no. To tak może trochę głupio wygląda, bo raz, że jest wczesna pora, dosyć, bo nie, chyba 10-11, no, sub jakiś. Julek, dzięki za suba. A to może jakieś takie światło się dziwne dzisiaj w ten dzień zrobiło. A dwa, no... W dzień raczej nocy też nie masz. No coś takiego. No to niby jest takie, miało być przynajmniej, no nie wiem na ile to faktycznie, ale takie w miarę realne oświetlenie. Aha, Comeo to było 0809, tak. No, D37 Querta to... Quertego bardziej, o. No to ją widziałem, no i... No mi się podoba. Nawet bardzo. Kratki w 80 roku, czyli no to zwykłe, no to od samego początku produkcji, no to te kratki były w 30 do samego końca, no i coś jeszcze w M-kach na samym początku chyba.
Witam się raz. Witam Gruzer. Kurde, chrypa mnie jakaś wzięła. Kurde. Sam właśnie nie wiem, czy on to wyda, czy nie. Bo nam logikę by mi się nie wydawało, bo to jest chyba edytowana D47 od tego, od Kasztana. Ale tam u Kopiego się pytał o jakieś informacje. I to nie wiem, czy to było żartem, czy serio, że co można w opisie dla Mudhaba dać. No jakieś tam dane techniczne i takie inne chodziło, ciekawe rzeczy. Czekaj chwilę. Dobra. A wszystko z nowy model, o! Nie, bo mi się zdawało, że początkowo oni, chyba że stopniowo robili cały nowy model. Bo mi się pierwszy wydawało, że po prostu w kasztanowej, że ja nie mówię, że to co jest aktualnie, bo to ta przyczepa dość mocno inaczej wygląda, ale że się zaczęło od tego, że w kasztanowej po prostu lepsze burty zrobili. I to z tego mi się wydawało, że to po prostu oni na kasztanowej robili poprawkę modelu. Nie no, Kamil, nie żeby coś, ale ja też już nad tym myślałem, tylko że mi się tego robić nie chce. To nie jest aż takie pilne dla mnie. Ale przyznam, fajny detal. Aha, czyli od samych burt skończyło się na całej nowej przyczepie. O kurde, 41 osób dzisiaj, o proszę. Ładna frekwencja. To witam wszystkich, z kim się jeszcze nie witałem. No, żeby oryginalna kratka od 30 była w fajnym stanie, to faktycznie ciężko. Dobra, trzeba by sypnąć. Te kamienie by trzeba polikwidować, bo to głupio wygląda. A, no to dość powszechne, że ta kratka jest wygięta na wysokości gdzieś tak no 10-15 cm od dołu. Słabo te ściernie. No, ściernia słabo wygląda. To wygląda jakby było łyse pole i nosieczką zasypane. Może lepiej daje podjadę, bo to chyba i na wóz jeszcze będzie sypać.
Heble to trochę słabo na ten bizon. Jak to jest? Nie, tu jeszcze wiedzie burty można. Wszystko weszło? Nie weszło. No tak, maska w oryginale jeszcze ze znaczkiem, to nieźle się uchowało to. Kiedy D44? Nie wiem, jeszcze nie wysłałem, jeszcze poprawić muszę tam jedną rzecz co najmniej. Mazowiecka jest... Tak, Mazowiecka jest na modhubie. Kurde. Głowicę zrobił, to mu się chłodnica rozstrzeliła. Kiedy Ursus na modhubie? Nie wiem, bo to co stoi tam o, to nie jest moje. Mój jest dalej w Benderze. Próbować jakąś fotę trzasnąć. Tu na razie nie ma potencjału. Nie, nie ma potencjału. Kurde, to header wjeździ odpił, no brawo. No, to z brakiem oleju w skrzyni to możesz ze mną konkurować. Chociaż nie jest totalnie sucho, ale bagnet do oleju nie dosięga w ogóle. Witam Krystian. Witam Adrian. Zaczęła licytacja, kto ma bardziej zakatowaną 30. No tak, bagnet na dłuższy, wiadomo. No nie, że jest oleju mało, bagnet jest za krótki. Kurde, to ja to chyba będę musiał jeszcze z drugim wozem przylecieć. Czyli kombanista zaś będzie musiał w lesie czekać, aż to wszystko rozładuje. No chyba, że nie wiem, no przyczepę od kogoś pożyczać.
D47 Kwertego jest na... prezentacja na jego kanale, chyba kwerty.pl czy jakoś tak, ale nie pamiętam. Ewentualnie u Kopiego na Discordzie, gdzieś tam chyba w kanale Wasze Filmy, czy jakoś tak, wrzucił link do tego. Więc jak nie znajdziesz kanału, to możesz z Discorda znaleźć. Tak, Bizon jest wydany, to jest... Kurde, jak to było? Grzesiek 020? Tu 012 chyba, edit. Wpisz po prostu na YouTubie FS22 Bizon Z056 Grzesiek i tam będzie taki chyba... w... no czerwony z siwym pasem. Prezentacja. To jest komedia. Być częściowo współtwórcą Bizona z ModHuba, a i tak grać na jakimś edicie editu. To Grzesiek 0120. Czyli się wiele nie pomyliłem. Jedyny jest feler tego Bizona, że ma zmienioną chyba nazwę XML-a headeru. I przez to header nie współgra z moimi wózkami. Więc by trzeba albo zmienić nazwę headeru w Bizonie, albo zmienić w XML-u z moich wózków ten. Jaką nazwę XML-a ma wyszukiwać. Lepiej chyba mi się zdaje w Bizonie, bo potem zaś inny Bizon się weźmie, to zaś znowu wózki grać nie będą. Tak, pirata mam. Z tego względu, że... nie, znaczy tak, nie kupowałem pierw przez to, że na laptopie mi 22 praktycznie wcale nie chciała chodzić. Więc uznałem, że nie warto kasę wywalać. A jak już kupiłem kompa, tak na już, na szybko chciałem pograć, znowu ściągnąłem tego pirata i już tak zostało. Pazerność się obudziła i nie zamierzam kupować. To wolę, kurde, jednak chyba tą kasę wpakować, nie wiem, albo w łezkę, albo w traktor. Kocie, nad myszką mi stoisz, cof się to trochę. Kurde, no nie wejdzie mi to tutaj. Znaczy ten wóz to ledwo zbiornik na niego się chyba mieści. A tu już jest wysypane. No ModHub normalnie działa, a Multiplayer to wiem, były jakieś pliki, żeby Multika na piracie naprawić. Ale jeszcze tego nie robiłem. Kiedyś to miałem zrobione, ale to na laptopie, a teraz nie robiłem tego jeszcze. Wejdzie to tu. Nie ma opcji. Gdzie to się mieści jeszcze w niego, kurde?
No nie będzie sypać. No i zostało. No coś by... Zaraz się coś wykombinuje, jakąś fotę. Co tu się potańcowało tak? No, albo ze Skid Row'a, albo z IGG ściągane. A chyba Skid Row mi się zdaje. Na pewno pełne? Nie jest pełne. Fota znowu typu dupy nie urywa, ale jest. Ciapku to drzwi. Inaczej. Za mojej kadencji te drzwi już były ściągnięte. Ale jak pamiętam, w sumie sprawdzę, bo mi się, nie jestem do końca pewny, ale mi się zdaje, że jest wytarty ślad po drzwiach. Tylko żeby było jakieś zdjęcie, gdzie to będzie widać jeszcze. Tu może? Nie widać. Znaczy one może niekoniecznie obcierały, bo górna prowadnica tam chyba nie istnieje. Więc one tak może były na słowo honoru. Witam, E. Nie wiem, balotów jeszcze nie robiłem. Kurde, wróć. Nie to wcisnę. W sumie on się i tak później mnie cofnie, to darmo się wracać. W sumie ja zanim do balotów dojdzie, to tu jeszcze potrwa. Kurde. Jakiś paprot mi do oka wpadł. Taka zawrotna prędkość, że muchy wlatują. Dobra, nie wiem, albo zatarłem gdzieś głębiej, albo coś. Na razie nie swędzi. Może mnie swędzi. Gdzie się przejedzie.
Będzie lipa, jak to tu jeszcze też nie wejdzie. Na taką ewentualność już nie jestem gotowy. W sumie od te... Nie, chwila, muszę się zastanowić. Nie, od pługów na razie jeszcze nic nie robiłem. No chyba, że konwertowanie modów z 19 do 22, żeby sobie pogra się liczy. No to robiłem. Dlaczego kurde tyle pustych pól wyszło? No to może temu, że pierwszy sezon czy coś. Coś nie zatrybiło dobrze. W sumie, żeby miesiąc trwał 3 dni, to też dopiero kurde jakoś chyba w maju się ogarnęło. Gdzie to ustawiłem, że w marcu już było. Nie, chyba wejdzie. Chociaż kurde. Zobaczymy. Nie, to ze swoich modów jeszcze nic nie ruszałem tam dalej. Gdzieś coś się może popatrzy. Nie, nie będzie mi wadzić? Będzie mi wadzić, więc i tak muszę już. Za blisko, żebym podjechał. Kurde, nie ciebie chcę. Nie wiem, muszę się Ostrego zapytać, co on z tym bizonem w końcu tam myśli. Jakby mu się odechciało, to najwyżej już ja bym do tego przysiadł, tylko żeby tą kabinę zrobił. Nie, w sumie patrząc jak spekulara Felk zrobił, to nie wiem, czy nie lepiej będzie, jak ja bym się lepiej w tekstury naumiał i sam bym to zrobił. Wątpię, żeby robili drzwi nowe do puszek. No to już kwestia, że to ten zrobi, Voxel tak zrobił tą deskę. Nie wiem jak z tymi drzwiami, ja te drzwi to... Te drzwi jak odkąd pamiętam są ściągnięte. Tylko i raz je kiedyś wziąłem tak dla oka, założyłem na kabinę, przesunąłem ze dwa razy, może i ściągnę z powrotem. Bo u mnie i tak górnej prowadnicy tych drzwi wcale nie ma. W tej chwili. Może no, kiedyś na pewno było, ale teraz nie ma. Więc to tak, to jest mało wiarygodne jak te drzwi chodziły. W sumie nie wiem, czy u mnie też coś z błotnikami nie było kombinowane. Bo mam... Nie porównywałem to jeszcze z żadną inną 30, ale tak wygląda jakby... Jakby błotnik był obcięty od tej podstawy, co się do dzwonnicy przykręca i przyspawany parę centymetrów dalej. Bo ten trójkąt, ten zastrzał taki jest w połowie ciachnięty na prosto. I może dlatego to nie haczyło.
takie głupie światło. Nie, na tym polu nie ma potencjału, kurde, żeby floty robić. Może czy dziechę przewieźć gdzieś tam. To by jakaś flota wyszła z tego. Gdzie? No nie, nic mi tam nie wywalało, że jakieś wirusy czy coś, nic się nie dzieje też. Brrr, teraz za daleko. Nie wiem. Niech jest coś takie. Nie, tak mi się nie widzi. To chyba tak mi się zdaje. Następny kawałek trzeba będzie nająć na następny dzień. Bo ja nie mam na co sypać, a jedną przyczepę nawet jakbym załatwił, to jedna mi tam raczej nie starczy. Jak tu było 50 chyba 6 arów, a tam jest 35. Nie. 30 ma już normalnie swoje błotniki, 30-kowe. W sumie po co ja będę tak daleko jechał? Komu mi tym przyjadę? Nie no, wszystko na razie idzie w stodołę. Ten niech na razie tu stoi.
ile z kasu stoi? 7000. Na kombajn gdzieś 1000 pójdzie. Nie wiem ile na prasowanie liczyć. Jak to zorganizować teraz? No, te Grześka to mi się wcale nie podoba. Dobra, ten kombajn się gdzieś wywiezie. No, na tą chwilę on i tak tu jest niepotrzebny. To jest na razie pierwszy rok. Pójdzie pod... Nie, nie pójdzie na trójce pod górę. Kurde, zamiast biec wyżej, to na jedynkę dałem. Dobra, najwyżej na wieczór się zaś kombajn najmie. I się opędzluje tamten drugi kawałek. Stoi. Teraz tu pomyśleć nad tym marasem. A nie, to jest coś takie, no, bez większego zamysłu, coś takie w miarę aktualne. Tyle, że gospodarka po jakimś dziadzie, że już nie wiem, załóżmy, nie wiem, nie miał sił robić za bardzo czy co, już gospodarka szła na psy i przyszedł młody i teraz dźwiga to wszystko. Jak już szukać fabuły, to jedynie coś takiego. W sumie dookoła by trzeba objechać. Będzie łatwiej się ustawić. Jeśli chodzi o kopaczkę, jednorzędówkę, o kurde, zaś to. Tą gwiazdówkę, to Heisel od stycznia ma zaczętą, ale od stycznia też do niej nie zajrzał. Kurde, nie w tą stronę. Łąka też z darma leży, się marnuje. Bydła nie ma. Czy ja mam gdzieś... moment, tylko to ewakuować. Ja sobie kiedyś zrobiłem, jeszcze jak my na dedyku graliśmy, jakiś przelicznik takich, gdzie znalazłem jakąś listę takich ogólnych cen usług. Zrobiłem to razy dwa, żeby faktycznie ta kasa jakoś sensownie schodziła za usługi i... I tak zostało w sumie. Chwila,
zaraz zobaczę, ile to by było. No się ślizga, no. Taką wersję dostałem, taka mi została. Ja się tego robić nie chcę. Nie, teraz żadnej obory już dostawiać na razie nie będę. Mam... Prasowanie mam wpisane 300 od hektara, tylko to wtedy było liczone na... Nie, w sumie może być. No my niby na bele robili, ale żeby... Że to beli mało wychodziło, to my dali od hektara. Zapis może zrobi. Nie, przyjedzie jakiś z presą. Blisko to wyjdzie. Kurde, no kolizans muszę pobrać. Nie reaguje ta kamera. Trochę dalej jakby było to lepiej. Tak. Trochę dużo mi to miejsca zasrało. To będzie podgarniać. Nie wiem, ja nie lubię się kogoś o młody prosić, czy bym mi dał, czy nie. Tam, gdzie są duże drzwi, to jest garaż zrobiony. Krowy mogłyby być, ale jak jest garaż, jest garaż. Ty, właśnie, kurde. Muzyka się skończyła. Zwierzęta, data. Chudy. Kryś ślepy jestem, czy co? Nie ma. Nie rób to sobie, że za studo wywaliło. Ghost, dzięki za suba. Ty w sumie bardzo możliwe. Ty faktycznie tu jest wywalone. I tu jest wywalone, no nie.
Dobra, gdzieś tu miałem wiadro chyba leżeć. Chyba. Nie, tylko niektóre jest moje. To jest moje. To jest? To jest statyk. Witam. Renata Łuczak. Brrr, gdzie się kular? A, może... Nie, mi się zdaje, chyba mam aktualną. Że kurde, co zaglądam na mod, chyba, czy są aktualizacje, to nie ma, że to jest nieaktualne. Super, te wiadro ogarnia, widzę. Chciał, dobrze wyszło jak zwykle. Co mi się tu kurde ma i taką myszy? Kurde, wiadro tak kumate jak jego autor. No super. Chcesz donate? Ja nie pogardzę. Kwestia, czy chcecie dać. Gospa na tej mapie już pokazuje, gdzie jest. O tu. No normalnie w tym miejscu taki biały domek, ten statek stoi. Więc ja tu wywaliłem, się tu gospę zrobiłem. Pod dachem powinno być. Dziwne, ale... No nie wiem, nie ma. Nawet kurde głupiego wiadra nie potrafi dobrze zrobić. No nie wiem, będę musiał zobaczyć, co stać nie tak.
Kurde, nabier się. Nie weź tu se graj. Jeśli takie coś odwali i masz. No łopata by się przydała, no. No chyba sprawniej szło jak tym wiadrem. Jeszcze zadać dobre pytanie, czy to mi ze studowy do środka nie wyciąga. Coś się trochę wybrało dalej. Co on nabrał, to wysypał. To dobrze, że ja sobie na razie ten jęczmień odpuściłem, bo to za dużo czasu by tu zeszło. No, kurde, jeszcze nie trafi. To ci się każe przewracać. Stój jak stoisz.
Pauza krótka. Tak, to są tekstury. Znaczy, mam zmienione pszenicę, jęczmień i rzepak, i to jakieś niemieckie tekstury gdzieś znalazłem na necie. Jak znajdziecie realistyczny flan z teksturą, to znaczy, że to 100. Ma automatyczne? Nie powiem, była jakaś taczka, a nie wiem, czy to ta. To faktycznie coś jest. Tylko że mi to zaraz kurde ze środka nie wybrało. No kurde, teraz jak puszczać specjalnie. Żeby człowiek w spokoju live'a mógł zrobić, to chyba nie wiem, do chleba by się musiał z kątem wynieść. Wezmę ten pis z kilometra, jak spróbuję, jak to działa. Aha, czyli tu się takie coś teguje. Kocie, spieprzaj mi stąd. Na pewno zebrał ze środka. Chociaż tyle tego leżało, to może nie. Akurat durna taczka, co nie powinna mieć takiego... Takie łopaty to jest bardziej kompetentne jak wiadro puszkapa. No, zebrało ze środka. A to dobrze, bo to i tak trzeba było przyciepać. Wybrane. Nie, tego ja nie chcę. Po co mi GPS do taczki? To się... No tak. Tak się włączało. O. Szyna między 40 a 60 nie mam pojęcia nawet. Nie przyglądałem się za bardzo jeszcze tym kabinom na tyle. Jeszcze to wybrać. Nie, WFM-ki, WS-ki żadnej tu nie ma. O, idź ty kocie na górę i będzie stąd spokój. Jakoś inaczej idzie. To tak w sumie średnio tu pasuje. A gdzie tam kurde luzy jeszcze w ogóle nieruszone? Miało być robione na zasadzie jedną stronę se zrobię, potem się traktor obróci i drugą stronę se zrobię, ale się zaczęły problemy na kuźwa na etapie wyciągania półosi, bo to jest od fabryki jeszcze nie rozbierane. I stwierdziłem, łatwiej będzie całym przodem wyjechać, jak tak się bawić. To Tragera Belikosty. Właśnie. No, zaraz do tego przejdę. Do tego z tymi, z triggerami. Jak ja się orientuję,
To z tych taczek Triggery buguje nie ta, co mam, tylko ta używana. Bo jak testowałem ten chlew, a konkretnie z Mais Plusem, jak to działa, którego w sumie wywaliłem, bo mi szlak trafił, to ta taczka była już na gospie i normalnie działało. Chyba że jak się zapisze grę, wyjdzie i wejdzie, to wtedy, no ale to już save był zrobiony wcześniej. I tak działało. Więc prawdopodobnie ta używana buguje, a nie ta nowa. Dobra. Wyciepane. To niech stoi w rogu, bo to się pewnie zaraz znowu przyda. A te ścierwo z powrotem pod chlew. I to człowiek się musi nadenerwować nad jedną hołdą zboża. I się nie zdziwię, jak teraz wozem wjadę i będzie to samo. Kurna, w wozie kabli szuka. Mają... Te tekstury ugniatanego ścieriska nie ma i w sumie te ścierisko mi się za bardzo nie podoba, bo ono jest takie dość niskie i rzadkie. A przynajmniej po pszenicy. Gdzie to kipruje? Na tył. Jeszcze się w bramie nie zmieści. Wóz też jeszcze tańcuje. Pewnie on mi tak tą przyczepę poprzesuwał. Wysypuje się z tyłu nic. Nic się nie dzieje, to dobrze. Ale tak kurde tańcować chyba nie musisz. Ja w sumie może go już zaczep tak ciągnie do góry. Aha, bo do tego ugniatanie roślin musi być włączone, a to faktycznie. To mamy chyba wyłączone. Co jeszcze się... Co tam kurde się z niego sypie, jak on pusty już jest? No, pusty, ale to jeszcze było. Witam, ninja. Wóz? Nie pamiętam nawet. Muszę sprawdzić. Nie, to nie ten. Ten. 2250. No i tak wyszło, jak skrzynię mierzyłem. No.
po... A, na poddasze, to fakt. No ale lepiej już, że się w ogóle gdziekolwiek da wysypać. Wywaliło? Nie, już myślałem. Mi się podgląd coś zaczął melać. Kurde, nie wiem, czy lecieć jeszcze zrobić trochę podorywki? Witam, Klos. A, trochę się podora. Że sobie wapno spatrzeć. Nie, tego nie przemyślałem, że ja wapnowanie jeszcze mam. Ciekawe, czy finansowo wydolę. Tak, wapno kosem. Piątką podorywka, no kurde, dwójką podorywkę robisz, to już masochizm totalny. No ta puszka to chyba była druga kabina, bo pierwsza z moich domysłów, tak co się dopatrzyłem, to wychodzi, że był ten stary, ten co w 28 często jest daszek z przednią szybą. Nie wiem, podorywkę czwórką czy piątką? Teoretycznie na piątce chyba powinien iść, ale nie wiem, czy da radę. Czy tak się robi? W sumie dopiero zauważyłem, albo to chyba one... Do nich był jakiś skrypt, mi się zdaje, czy coś. Możliwe, żebym tego nie skończył robić. Matis, dzięki za suba. Kurka, no dobrze jadę.
Tylko czy się zabiorą krzaki na mnie, gdy tracić? Nie, nie tracą. Siewnikiem jak jechałem, to krzaki się traciły. Kipi się na coś. Coś się przechyla. Wie dobrze, że poziomowanie zrobiłem. Piątką jadę. Nie, tam mam kawałek ziemi trochę taki. To nie ma źle. Coś tam się cofnie i już. Tylko żeby jeszcze spacja współpracowała. Nie, poplon nie. To kurde, trzeba jakoś patrzeć, żeby finansowo wydolić, a nie żeby jeszcze poplony jakieś kupować, siać. Zamiast kupowania nawozu. Nawóz ja już tak mam kupiony, jeszcze od wiosny leży. To na tą chwilę nie potrzebuję. Po do zimy, żeby posiać, to mam. Na następny, no to... No w sumie jeszcze oprysk glisty też mam, no to na... Ten kolejny sezon jestem zaopatrzony. Na następny już myślę, coś trochę gnoju będzie, bo we wrześniu myślę, aby parę świn kupić. Zboże może jak coś zostanie, się sprzeda. Zobaczymy. Żeby popląd, to też bym kurde musiał coś popatrzeć, bo ta rzodkiew, czy jak to się nazywało, to głupio to wygląda, już gorczyca jakby była albo coś. Trzeba tekstury się pobawić, pozmieniać. To wtedy to prędzej. Daj, no, że z gnojem jest tak, że kupić gnój to już jest jeden wydatek. Potem trzeba nająć rozrzutnik i nająć coś do ładowania. Więc nie wydaje mi się, że to by wyszło jeszcze taniej jak nawóz kupić. Co innego, jakbym już choćby swój rozrzutnik miał, to już prędzej. Ale nie w tej chwili, że ja nie mam nic. Wiesz, kosem gnoju rozrzucać nie będę. No, łubin, facelia,
coś takie, tego typu rzeczy, żeby było, a nie te rzadkie woleisto. Ktoś się spatrzy, może jakieś tekstury, coś się pomyśli. W sumie z poplonem to się chyba w... tak na poważnie grając to nie bawiłem. Kiedyś to może w 17, jak ten poplon się pojawił, to na oryginalnej mapie to się może raz posiało, ale tak to nie. No to też by można, to nie wiem jak finansowo, bo to teraz trudno. No takiej opcji ja żebym nie pomyślał, bo ja patrzyłem, żeby słomę mieć dla siebie, a pszeniczna to tak bardziej chyba pod bydło, a nie pod świnie. No, tektury z rzepaku by można, ale z mnie to ja bym się coś potem popierniczył, gdzie jest rzepak posiany, a gdzie jest ten poplon z teksturą rzepaku. Która jest na czasie? 18. Się przyjedzie tam i na za to trzeba po przyczepy lecieć. Dalej wykosić. Żyta przeżyta nie mam. No ta jęczmienna pójdzie. Kurde, wstaje farminga, żeby tak dziadować 30 samą siewnik konny pługiem dwójką później orać po dorywki robić to. Ani w 19 mi się tak nie chciało, a tu jakoś to fajnie idzie. Chyba, że to może przez to, że to dopiero pierwszy rok. Bo na dąbnicy pługiem trójką też mi już później już odechciało orać. O, to jakby była taka te, to bardzo poproszę tylko o linka. Trzeba przyznać, Heistel nawet nie wie, jak głupi pomysł, żeby dać tą teksturę od talerzówki do podrywkowego. I dziwne, że nawet Jan się do tego nie dowalił, że to z półki talerzuje. Myślę, chyba tamten jęczmień się weźmie, wykosi. Z farminga się na razie przerwę zrobi, coś się pójdzie pomodzić może. Tylko sam jeszcze nie wiem co. No, Anne może to co z 19 już miałem zrobione, to się konwertnie do 22. Chociaż to jest porozwalane tam jak cholera, ale już dobre i to. Gdzie ten pług wysrać, żeby nie zawadzał, żeby był na wylocie? Tu będzie raczej zawadzał. Gnojownik, kit. Jak jest pusty, to tu może stać. Tak kurde na prawie milimetry dojechane. No, teksturki przyszły. Multi. Nie, raczej w tej.
Z tym multi to chodzi ogólnie, czy w tej chwili? Bo w tej chwili to nie. A ogólnie... Kurde, myślałem, że na tym chodzi jeszcze zboże. Ogólnie to ma być jedna seryjka za jakiś czas, ale to raczej po żniwach planowane. No widziałem, no dzięki. Dać kota wypuścić. Człowiek już kurde zesztywniał tego siedzenia. Ciekawe, no czy ten zestaw jest starszy, czy coś będzie trzeba po wóz lecieć. W sumie na ten wóz mniej wejdzie. No ale kawałek znowu mniejszy. Zobaczymy, jak ta 30 się teraz przyczepami na pusto w gramoli. No, do piątki. Do czwórki. Jeszcze mało. Trójka. I no kurde, ostatnio to już było dobrze. Chyba, że ten wóz jest ciężki jak cholera. Nie wiem, dwójka. Aha. To fajnie. Jedynka może. Nie. Nie ma co, trzeba wciągnąć. Czyli z przyczepami, jak będzie zasypany, trzeba jechać będzie dookoła. Tu się nie wgramoli. Dobra, później obejrzę. No ja w tej jest jej tak już trochę moment obrotowy podkręciłem. Sam wykres tego momentu obrotowego też ją trochę zwiększyła, ona i tak no. Tyle jest już różnica, że z opryskiwaczem jak żem jechał, no to już jakoś się tam wgramoliła na piątce. Tutaj na przykład na czwórce idzie. Chyba, że przedtem źle zredukowałem i stracił moc. Źle wyglądają te puste pole. No ja też zobaczymy, jak drugi sezon się ustawi. Gdzie na trójce, opie.
Kurna! Słoma ma być przecież. No, sklapnij się. Chyba nie mam wygranych powiększonych pokosów. Bo coś to słabo wygląda. Aha, burka dosyć. Dlatego, że go na dulicę poradzę. Nie, próbowałem już i przedtem, czy jest na header, czy jest na combine, tak i tak to nie działa. Nie wiem czemu, no ale nie działa. Strasznie biedny ten pokos. Nie doczytałem, już nie ma tego. Znaczy ja tą kabinę ją rozkręciłem całą, więc to nie musiałem nic pasem ściągać. Bo ja tak i tak nie miałem gdzie w całości trzymać, a na dworze... No nie, na dworze też by było, że po co to stoi. Ja ją wziąłem, po prostu na części rozebrałem, za traktorem w szopie stoi i już. Dobra, niech jest taka. Kurde, kogo ja widzę? Nie może być. Witam QWERTY. Nie, w orzeszku kury i kaczki nie siedzą. Ło, jak poderwało. Czyli normalnie to by szpic musiał kosić. Nie no kurde, nie wykręcę się przez tą szpicę.
No, jeszcze. Padłem, bo dzisiaj... No dobra. Kurde, źle się zabrałem za ten kawałek. Będzie głupio pokoszony, jak nie wiem. Czasem było tam przecznieki przejechać, po długości to skończyć i potem to krótkie dopiero jechać. Tak, ja mam... Znaczy same pod... Tak, chyba to było wszystko nowe robione, bo stare pogniło. Dobrze, że kombajn najmowany, to tak będę mógł przynajmniej powiedzieć, że to kombajnista już pijany był i tak pokosił. Nie będzie na mnie. Drugi kąt do wypuszczenia. Pełno.
kurde. Kombajn przestawi, rury nie rozłoży. A puszki chyba były montowane. Gdzie? Żadna puszka fabrycznie do 30 nie była założona. Co? Z czego się nie chce sypać? No róża jest. Poważnie na niej jeszcze... Dobra, to sobie trzeba zapisać. 911 litrów. To się po prostu taśmą doda. Jak nie urok, to sraczka. No. Tu bym można jakąś kwotę pomyśleć, tylko trzeba się jakoś... Oczywiście przyczepasz tańcuje. Ewentualnie jeszcze jakby... Nie.
to nie tak. Dobrze, dzionek mijo, witam. Dobra, zrobimy tak. Od farminga na razie przerwa. Bo mnie te pokosy jednak irytują. Zrobimy tak 5-10 minut ogólnie przerwy, bo się muszę trochę rozciągnąć i tak dalej. I potem może coś się pomyśli z modami. Come on.
Hands up in the air. Dobra, powróciłem. Jeszcze sobie kolacyjkę ogarnąłem na szybko. Tak, mam jeszcze tą puszkę do 30. Frekwencja spadła, za ten czas mi nie było. Chyba jakieś 5-8 osób poszło. Co ja chciałem? To. Nie to. To. I teraz...
Dobra, to chyba na razie tyle. Zaś te psy ujadają. Witam. A co on, co tam user dzisiaj w ogóle robi? No i wiem, że ma rozwieziony chyba po, na życie, bo przedtem na Discordzie jak siedział to wywoził. Chyba. No, a co zapisać? Muszę chyba to okno zamknąć, bo te psy się wściekły teraz. Do następnego live'a to by trzeba w końcu te słuchawki uruchomić. I teraz... pierwszy pokład zrobił. To co szykowałem sobie już programowanie z Anny w 19, to teraz to wrzucam do skidłyki, żeby było już. Tak, gdzieś chyba 92, 3 rok, coś koło tego, nie wiem dokładnie. Na MK fabrycznie były kabiny Sokółka. Bo jakby nie patrzeć, żeby na początku lat 90. dalej klepać, już pomijając fakt, że ciągnik konstrukcyjnie z końca lat 50. i że dalej nie było w 90 latach jeszcze tej kabiny, to już faktycznie była skrajność, naprawdę. Więc już nie ma co się dziwić, że ją wprowadzili. Gdzie to? Tu. Leci cała litania, dużo poprawek. Dużo, dużo. Ale jak widać, coś już jest. Rozwalony jak cholera, ale jest. Dobra, lecimy po kolei. Ale czerwono, kurde. Aha. Ja chyba wiem, z czego to walą tekstury. To na razie nie jest istotne. To się teksturki później poprawi. Stare shape'y. No tak, bo jest z tyłu obciążniki i gwiazda od 60. Kopania w worki można by było w sumie, ale nie wydaje mi się, że to będzie jakaś chętnie brana opcja. Bo komu potem te worki się chciałoby przeciepywać? A żeby na platformie do workowania, żeby się pojawiała paleta, to trochę głupie.
30. To była Sokółka kabina, już pokazuję. Kurde. 330. Tu. No, szybciej. To chyba nie, chociaż mogłoby być, ale tu gdzieś lepsze zdjęcie mi się przewinęło. No i go nie widzę. Tak chciałem. To chyba nawet 91 musiałem mieć. Małe to zdjęcie trochę. To nie, inaczej jednak na goglach się weźmie. Tu jest 93. Ale to nie jest ta kabina. Jak mi się zdaje. To będzie ta. To jest oryginalna. Albo tu. Nie, zdjęcie niewyraźnie, to nie. Tu. A z tą 30 obejść, czy coś w logu ci się dzieje? Bo może być, że Lua coś wywala. W sumie tego filmu już dawno nie oglądałem, więc ciężko mi na tą chwilę teraz to ocenić. Ale poza tym, co w komentarzu tam te poprawki porobiłem, to film mi się podoba, jak pamiętam. A za to, że wziąłeś moje zdjęcie, to masz plusa normalnie. Na chwilę, tu się tekstury powywalały. To lepiej tak rozumiem. To mnie wszystko nie obchodzi. Difusy się wywaliły. To na razie niech se leży. Dobra. Czyli jednak trzeba odpalić. Kurde. Tu. Mody. Anna.
No moja aż cała oryginał nie jest, ale jest na dobrym poziomie, można powiedzieć. Najważniejsze co to w niej, że jest, tak patrząc po zewnątrz, bez otwierania maski, to jest tłumik nowszy i cały filtr powietrza nowszy. A tak reszta z zewnątrz to z oryginał. Wchodząc w szczegóły, to i blok silnika jest nowszy typ i chłodnica jest już ta nowa, bez półki. Lew wyleciał. No to za chwilę poczekamy. A, wracamy. To teraz zobaczymy, czy znowu będzie wywalać. Ta tekstura działa. To jest wysyp. Tu tekstura jest. Tamtej taśmy nie ma. I to jest. Dobra. Można zapisać inaczej.
Zaś frekwencja poleciała 15 osób. Czyli są dwie opcje, albo ludzie myślą, że to u nich coś, albo za długo już im live trwa, albo woleli jak granie było. Jedno z trzech. Aha, kurde, bo to jest na przechwytywanie gry, jak tak ma być teraz, o, nie widzę co ja robię. Łyka wody. No dobra, to niech sobie znalazłem. Niech im się w plikach szukać. Dwadzieścia jeden trzeba dodać. To jest. Aha. Insect. Is. Jest Trelleborgi Breakforce. Przerobić to. Zaś wywaliło. Vehicle pipe notes. Pipe notes.
No, wróciło. Tylko teraz nie wiem, kurde, czy warto muzykę włączać. A nie wiem, zaryzykujemy trzeci raz. Dobra, to na razie... Z tą rurą trzeba popatrzeć. Nie tu. 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 Tu idzie język, tu jest XML. Czegoś nie ogarnię, co ja tu porobiłem? 0, 3, 2. 0, 3, 2. No. Nie ma z czego podpatrzeć. Nie wiem, zobaczymy jak się to wywali, co się stanie. Napisałem to? Czy nie? To jest. Jest zapisane. No dobra, no. Tego trzeba jakoś animację będzie sparować. Zrobimy eksperyment, czy to wypali.
flipach. To tocza. Cylindry, to mi nie trzeba, to mi nie trzeba. Visibility to ciekawe, co się teraz robi. Nic. Nie, to jest normalnie korek gwintowany. Gwint jest normalnie w dziurze, nie po zewnątrz. No czy dziecha kiedyś ma być ożyta? Pierwotnie był plan po żniwach. Że albo Anna, albo czy dziecka. Fachowiec widać. To jest bak oryginalny. Ciekawe takie coś. Ruszam po prostu, bo coś to... Ustawienia gry, gdzie ten plon jest ten... O! Mogę pokazać, jak się ten... telepocze. Powiem ci, jak mnie gadasz? Jaki była... Zaś wywaliło fajnie.
Kurde, ile to jeszcze będzie trwało? O, jest podgląd. No, no kurde, ten... odrzutnik po prostu chciałem pogadać, jak chodzi. To normalnie na scrollu, to tą teksturę tu nie ma co specjalnego co się dziać. Zbiornik to widać, że na kościach chodzi. Coś tam widać przynajmniej w tym jego skakaniu. Nie wiem, kiedy będzie czyjeska gotowa. Jeszcze jest, ale trochę to nie do końca działa. Sterowanie zaczepem na mysz. Tylko że widać, no, się trochę rozsypało. Będzie na kościach. Wszystko gra. No też tak skojarzyłem, że podobne. Czyli tu się grubsza tibia z tym kombajnem dzieje. No to jest Anna, tylko że ta moja, tylko że w stanie takim rozgrzebanym mocno. To mi nie jest potrzebne do szczęścia, no tą rurę to... Nie wiem, co to z tym. Jeszcze mogę, nie wiem, wypełnienia. Zasypany jest. Zaraz już rurę, zobaczymy, co się teraz będzie działo. A, nie mam dostępu do terenu. Ciekawe, czy to się w ogóle wysypie. Kurde, no dziwnie tak bez muzyki, no ale że wywala. No nie wiem, co by innego puścić, żeby nie wywalało. Spróbujemy. Tylko czy to nie ma na prywatnym ustawione. Się zamyślił. No i co się wydarzy? No, taśma leci. Sypać wysypuje, ale no wiadomo, efektu na razie nie ma, bo nie działa. No fakt, w starym Fergusonie. A bo dobra, niech leci lista od początku, bo skoro nie wywalało, to nie powinno dalej wywalać.
to na razie tak trzeba zostawić jak jest. Chcę się kurwa. To na razie wek. To na razie wek. To jest do przerobienia całe. Jeszcze nie wiem jak, ale przerobić. No, frekwencja już widzę mocno poleciała, 10 osób. W sumie nie wiem, czy na dzisiaj fajra nie zrobimy, bo to już live jest 3,5 godziny prawie. Czy tam 3 godziny. Chyba na dziś styknie, ja sobie spróbuję tam może siąść do tej Anny zaraz. Bo będę raczej coś siedzieć przy tym. Jakieś pytania, coś tego jest? Czy nic nie ma? Chyba nic nie ma. No to dzięki wszystkim za obecność i na razie. No widzę jest pytanie, to słucham. Kiedy kolejny live? Nie wiem, to głównie zależy od czego? Od pogody i od marudy. W sumie mogę kupnąć jaka pogoda będzie w najbliższym czasie. No bo na dziś to się mocno sprawdziła. Więc tak, jutro 75% deszcz. Środa 86, no może coś na dniach jeszcze odpalę. Bo tak podejrzewam, bliżej końca tygodnia to może znowu koszenie ruszyć. Lecie. Mówiłem przedtem, czy jest szansa, że trzydziestka ożyje. Miałem zamiar, jak się skończą żniwa, albo tak mocniej przysiąść do Anny, albo do trzydziestki. Nie wiem, no możliwe coś z tych, że albo kultywator KSZ, albo D44, albo termit. Tylko termit ma do poprawy jeszcze jeden wąż, bo znika. A w D44 na razie wyszło, że tam coś z kolizjami muszę poprawić. Wszystko jeszcze się okaże, ale coś z tego grona może. Jeszcze jakieś pytania? Czy już nic? Przy ciapku, przy modelu? No, jestem w trakcie poprawiania UV-ki i całego jej przeglądu. No, na razie, Jarek. No i myślę już tak, bo widzę, żeby zrobić cały model na gotowo w UV-kę i dopiero go do gry wstawiać, to mi to chyba nie bardzo wyjdzie, więc możliwe, że zrobię przykładowo cały silnik plus, nie wiem, może skrzynię czy coś tam na gotowo UV-kę, zrobię high poly, to się wrzuci do gry i jak to będzie gotowe, to przykładowo będę robić, nie wiem, tylny most, koła i blacharkę, żeby to trochę rozdzielić, tą robotę.
No w trakcie robię poprawianie ufałki jestem. Rozumiem, to chyba ostatnie pytanie było. Jeszcze chwilę się ściszę i będę patrzeć, ale myślę, że więcej nie będzie. To w razie czego to na razie. Dobra, widzę, że tak. W modelu mi zostało jakieś takie drobne detale uzupełnić, typu jakieś śrubki, może coś do high poly domodelować, ale ogólnie model jest już chyba skończony. Siema czarny, ale spóźniłeś się, bo już w sumie kończę. Więc najwyżej możesz obejrzeć zapis live'a, bo zostawię go w sumie, nie wiem, albo będzie na niepublicznym, albo publicznym, to sobie go obejrzysz. Najwyżej. Myślę, już chyba koniec. W sumie temat chyba wyczerpałem, 30. Także na razie. Definitywnie.